Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i w tym odcinku chciałam Wam tylko szybciutko pokazać, jak można zamontować taki sznureczek w bardzo łatwy sposób do jajka. Dla wszystkich tych, którzy być może chcieliby sobie swoje jajka powiesić na jakiejś gałązce przyniesionej z lasu i zrobić jakiś taki stroik z jajeczkami powieszonymi na gałązce. Także zapraszam do tego szybkiego instruktażu. Bierzemy po prostu kawałek wykałaczki, nitkę, taką jaką długość chcemy tą pętelkę naszą mieć. Zawiązujemy wokół naszej wykałaczki. Co nie jest aż takie łatwe, jak się by mogło wydawać. Może okręcę to dwa razy. Zawiążę. Ten słupek też nie może być za duży, bo nam się nie zmieści do tej dziurki od naszej wydmuszki. Obcinam tą nitkę. Wszystko, co jest za długie. I biorę nasze jajeczko. Pewnie ta strona będzie fajniejsza. I po prostu umieszczam tą wykałaczkę w tej naszej dziurce od jajka. Tutaj mamy fajną taką, widzicie. Wrzucam ją do środka. I w ten sposób ona się tak jakby już mocuje. W środku, tak jakby się obraca i już nie sposób jej tak naprawdę teraz wyciągnąć. Czyli możemy mieć teraz jajko, możemy sobie je powiesić może na jakimś strójku.